Dzień dobry wszystkim. Witamy Was ponownie. Witamy serdecznie. Pełny skład, domi drewno. A co? Prawie, bo jeszcze przecież dwóch smyków, nie? A dzisiaj na naszej strugnicy kolejna lektura. Warta polecenia, jak zwykle. Mamy ze sobą książkę pana Erwina Tomy. Książkę, którą nazwisko autora, które możecie pokojarzyć pewnie z filmem Drewno Księżycowe, tak jest tytuł, prawda? Pewnie duża część z Was już ten film obejrzała. I w sumie u nas też od tego się zaczęło, że ten film obejrzeliśmy, po czym doszliśmy do książki, jedynej z tego, co się orientuje, która jest po polsku wydana. Doszliśmy też do... Książkę zakupiliśmy u... Chyba pana Nitki, nie? Na stronie, tak. Ale doszliśmy też do polskiego, znaczy skontaktowałam się z polskim wydawcą, z panią Marią Gricz, jeżeli dobrze wymawiam. Tak. I to ona przekazała mi, że kolejne książki będą tłumaczone, będą wydawane w Polsce i bardzo na nie czekamy, ale w tym momencie mamy ze sobą tę właśnie książkę i chcemy ją wam polecić. Ja tak jeszcze z czysto technicznych rzeczy powiem, że to jest książka w sztywnej, lakierowanej okładce, bardzo przyzwoicie wydana. Lakierowany, znaczy nie, kredowy papier, tak? Szyta, 190 stron, nie ma tutaj zbyt dużo zdjęć, ale to co trzeba pokazać na zdjęciu, oczywiście jest tutaj pokazane. Bardzo jest przezroczysta, czytelna i nie jest bardzo techniczna, powiedzmy. Jest tu dużo bardzo ciekawych i technicznych informacji, ale przekazana jest w taki bardzo przystępny sposób, że ja jako kobieta byłam w stanie w 80%, 90% zrozumieć te wszystkie zagadnienia techniczne. Także, aczkolwiek mnie urzekła pierwsza część tej książki, w której autor przedstawia jak gdyby swój stosunek do przyrody, do ekologii, urzekło mnie bardzo to, z jaką pasją i fascynacją on do tego tematu podszedł. I nie dziwi mnie też to, że dzięki tej jego pasji ta książka jest taka ciekawa i tak przystępnie napisana. Bo jak można pisać o zagadnieniu, jeżeli się dogłębnie tego zagadnienia nie pozna, nie pokocha i tak dalej. Więc mnie to bardzo urzekło. Jarek zainteresował się też tą częścią z tego, co rozmawialiśmy, ale on już jak gdyby przerzucił się na tył książki, powiedzmy, czy na drugą część, gdzie były techniczne sprawy, o których też tutaj wspomnimy na pewno, bo temat drewna księżycowego jest, no nie może tutaj przelecieć u nas przez palce i musimy go poruszyć. I powiem Wam jeszcze tylko jedno, że na recenzji książki się nie skończy na pewno. Dotkniemy tematu na pewno bardziej, głębiej i mocniej i o tym będziemy Was informować już niedługo. Ja mogę powiedzieć na początek, że ta nasza biblioteczka Domi Drewno powiększa się. Staramy się zdobywać jakieś kolejne ciekawe pozycje. I to myślę, że jest jedna z niewielu pozycji takich właśnie, które już mamy, czy które przeczytałem osobiście, która zapada w pamięć. Bo jakbym spojrzał na półkę i tam jest tam kilkanaście czy kilkadziesiąt już książek, to powiem szczerze, wszystkie się trochę rozmywają, bo pokrywa się ten temat poruszany w nich, a tutaj są rzeczy po prostu, gdzie szczęka upada. Nie? Tak, bo to jest rzecz, którą opatentował pan Toma, ale znaczy odkrył, częściowo odkrył, tak? Bo to technologia Holt 100 jest opatentowana przez niego i łączenie tego drewna i te ściany i tak dalej, ale to jest rzecz, która pojawiła się w czasach rzymskich, jeżeli dobrze pamiętam. To, że drewno powinno być ścinane w odpowiedniej fazie księżyca, to wiedzieli ci najmądrzejsi, czyli długo, długo, długo przed nami. I tragicznym jest też to, że my tak bardzo, i co też autor powtarza, że my tak bardzo od tej natury odchodzimy i staramy się być tacy mądrzy, że nam to wychodzi po prostu zupełnie na odwrót. I to mnie właśnie urzekło, powtarzam się już, że będąc tak blisko natury i podglądając ją, jesteśmy w stanie zrobić rzeczy właśnie takie. Rzeczy, które niby rosną obok nas, bo jest drewno, każdy je ścina, każdy z niego robi, ale niewielu z nas wie, że ścięte w odpowiednim momencie ma totalnie inne właściwości. Bo mamy to drewno i nagle chcemy je ulepszać, polepszać właściwości, polepszać sam materiał, a okazuje się, że właśnie nic nie trzeba robić. Że sam w sobie jest doskonały. Tak, że sam materiał jest doskonały. Również tutaj jest fajny przykład na to, że najstarsze drewniane konstrukcje, bo generalnie jest w domach szkieletowych, nie? Ale, przepraszam, w domach drewnianych. I nasz dom szkieletowy też my sobie nazywaliśmy drewnianym, gdzie
dom drewniany a drewniany to jest diametralna różnica. I że te najstarsze właśnie konstrukcje drewniane na całym świecie, które przetrwały do dzisiaj, zwróćcie uwagę na to, że przetrwały konstrukcje, które nie używały kleju, nie używały łączników metalowych, konstrukcje, które były opierane na zamki tylko i wyłącznie drewniane. Bo właśnie te dodatkowe elementy, które staramy się wprowadzać, już nie mówię o paroizolacjach, izolacjach właśnie termicznych. O folii, o chemii, którą zabezpieczamy. Bo to była masakra, nie? Dla drewna. Więc te najstarsze konstrukcje właśnie były zrobione, stworzone bez niczego. Spróbujcie sobie wbić gwoździa, macie zdrową deskę, wbijacie gwoździa, czy wkręcacie wkręt, gdzie będzie się pojawiał, gdzie będzie wchodziła wilgoć, gdzie będą się pojawiały jakieś grzyby? Właśnie w tych miejscach tych łączników. Tak samo sztyfty ze sztyfciarki. Macie piękną elewację domu, walicie sztyfty i nagle w tych miejscach, jeśli oczywiście te sztyfty jeszcze są jakieś, powiedzmy, gorszej jakości, normalnie się pojawia rdza i zaczyna gdzieś tam wyciekać coś. Sami to po prostu psujemy. To, co jest już doskonałe samo w sobie, nie? Więc tutaj fajnie też autor nawiązuje do innych surowców, no do innych materiałów budowlanych, do kamienia, do cegły, do gliny, do słomy. Tam się pojawiają nawet witki brzozowe, które wykorzystywane razem z gliną też tworzą jakiś tam izolacyjny materiał. Fajne jest też to, że chociaż on jest zakochany w drewnie, to wie, jak materiały ze sobą łączyć. To nie jest tak, że tylko drewno i nie możecie tknąć niczego innego. Wspomina o tym, w jaki sposób, jak to powiedzieć, o cieple, o glinie i o cieple, jak akumuluje glina ciepło, tak? Mm-hmm, jak oddaje tak. ciepło. Wspomina o kamieniu. Mi zapadło w pamięć, że jeżeli weźmiemy taką samą objętość drewna i taką samą objętość cegieł, to 57% więcej jest w stanie zgromadzić, Jezu, ja tu gdzieś nawet miałam, jest w stanie zgromadzić drewno energii cieplnej w sobie w porównaniu z tą cegłą. Także on nie neguje, że ten materiał, że kamień jest gorszy albo że glina jest gorsza, a drewno jest lepsze. Nie. Każdy z tych materiałów jest inny, ale w połączeniu ze sobą mogą stworzyć taki tandem, że głowa mała. I właśnie to, że drzewo jako tako rośnie na podłożu, które może być gliniaste, to już jest dla nas podpowiedź, że skoro to drzewo wyrasta tyle metrów i potrafi rosnąć przez 200-300 lat na tym podłożu, no to znaczy, że ono z tą gliną będzie współdziałać też, czy współgrać po ścięciu. I on to też udowodnił na przykładzie swojego brata, który ręcznie robił, jakieś miał wykopalisko przy swoim domu i ręcznie robił cegły. Dzień w dzień robił gliniane cegły na własnej maszynie. I teraz też mi się przypomniała rzecz, którą powiedział mój tato kiedyś, któremu stary człowiek powiedział, że budujemy z tego, co rośnie wokół nas, albo co znajduje się wokół nas. I to jest święta prawda. My co prawda powinniśmy mieć dom ze sosny, mamy z modrzewia, ale modrzewie też tu nas rosną, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Są w książce też przykłady, bo nowoczesny dom wcale nie musi być przecież tylko drewniany, prawda? Chcemy też mieć dużo światła, czyli dajemy wielkie okna, nie? Te wszystkie właśnie ogrody zimowe, czy duże okna na dole, czy na poddaszach. Również są przykłady, gdzie miksujemy te również techniki, powiedzmy, budowania ścian. I również tutaj znajdziecie odpowiedź, jak wykorzystać to, że okna niestety wydają ciepło, przepuszczają. No powiedzmy, nawet jeśli jest okno najlepsze, o najlepszych parametrach, przepraszam, dotknijcie dłonią szyby i co? Efekt jest zawsze taki sam. Macie odczucie zimna. Nawet nie wiem, jakby było gorąco w tym pomieszczeniu, dotykacie i macie zimne, ponieważ ta powierzchnia będzie zawsze zimna. Są przykłady, jak to wykorzystać, jak ustawić dom, czy co w tych pomieszczeniach powinno się znaleźć, oszklonych, żeby tą energię słoneczną, która przejdzie przez szyby, zakumulować w tym pomieszczeniu i żeby to sobie działało dalej. Właśnie, on tą ekologię bardzo szeroko pojmuje. To nie jest tak, że dom pasywny, zbudowany z jakiegoś sztucznego tworzywa zmieszanego, bo teraz już słyszałam, że nawet aluminium się zatapia, jakieś pustaki są. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zbudować dom, który będzie z materiałów samo... Jak to się mówi?
które się samodegradowalnymi, biodegradowalne. Tak, tak. Mhm. Więc on bardzo szeroko ten temat porusza. To też jest moim zdaniem ciekawe. No i to, że 17 cm ściana, to też jak ja zobaczyłam te domy, to wygląda trochę przerażająco. Taka gruba ściana, lite drewno. 17 czy 30? Wiesz co, gdzieś znalazłam 17, ale może są dwa rodzaje tych ścian. Dla mnie na przykład 17. Był też fajny tutaj zapis o absurdzie urzędników. Totalny bezsens, który dla mnie jest niezrozumiały. Chodziło o otrzymanie certyfikatów niepalności, ponieważ budynki bodajże chyba tam od budynki wielopiętrowe musiały mieć jakiś specjalny certyfikat niepalności, aby można było budować powiedzmy jakieś tam kilkupiętrowe budynki. I drugi certyfikat, o który się starano, to był certyfikat na kraje japońskie przeciwko, miał się dom utrzymać przy jakichś trzęsieniach ziemi. I w obu przypadkach był mur, betonowy mur urzędników, którzy nie mogli wydać certyfikatów, ponieważ ściana z tego holsto nie chciała się przepalić i dom wykonany w tej technologii nie chciał się zawalić. Więc w ich rubrykach, tabelkach excelowych zabrakło rubryki, która by pozwoliła przyznać ten certyfikat. Musiano obniżyć, tam wybijano kołki te bukowe ze ściany, żeby obniżyć wytrzymałość konstrukcji, żeby ona się w końcu zawaliła i żeby mogli urzędnicy zaznaczyć najwyższy certyfikat jakości wytrzymałości tych budynków. Więc to jest, słuchajcie, absurd, który... No ale musieli to spełnić, żeby można było budynki budować tej użyteczności publicznej. Więc te certyfikaty również więc te konstrukcje mają. Sporo ten człowiek musiał przejść, bardzo dużo musiał przejść, żeby udowodnić, żeby on współpracował z uniwersytetami, które pomagały mu w badaniach, żeby to wszystko na papierze, oczywiście na stosach papieru udowodnić, udokumentować i żeby móc... A zaczął w ogóle od robienia podłóg drewnianych, w czym jest też bardzo zakochany. Nauczył się tego od swojego dziadka, który każdą deskę robił sam, ręcznie heblował, pióro wpust, wszystko. Ale dobra, bo rozgadaliśmy się. Książka jest... Za dużo Wam zdradzimy. Tak, książka jest, słuchajcie, bardzo ciekawa. I nawet jeżeli ktoś nie ma zamiaru budować w przyszłości takiego domu, to warto ten temat zgłębić, bo jest naprawdę ciekawy i dużo rzeczy nowych, żeśmy się dowiedzieli z tej książki. Powiem tylko, myślę, że mogę zdradzić to, że chociaż w Polsce w tym momencie nie ma jeszcze żadnego budynku w tej technologii zbudowanego, to pojawi się. Pojawi się, nie powiem gdzie, bo nie wiem, czy już można, ale dowiedziałam się właśnie od wydawcy, że taki budynek będzie, więc będzie każdy z nas mógł w takim budynku pobyć, powiedzmy. I bo tam, jeżeli chodzi o akustykę, o niepalność, o mikroklimat, to wszystko podobno jest wywrócone do góry nogami. I sami się chcemy przekonać, jak to jest rzeczywiście w takim pomieszczeniu przebywać. I dobra, bo znowu mówiłam, żeby nie gadać, no. A sama gadam. Ja już zupełnie na koniec, i postaram się krótko, od wydawcy otrzymaliśmy 3 książki, które możemy rozdać. Oczywiście odsyłamy, pod filmem będzie miejsce, w którym te książki można zakupić i strona, która zresztą bardzo nam się nazwa podoba, bo jest Dom Drewno 100, więc bardzo podobna do naszej nazwy, tam też można zajrzeć sobie, zobaczyć realizację w tej technologii i poszerzyć jak gdyby wiedzę stricte o tą, o tą technologię. W każdym razie książki rozdamy komu? Wam. Tak, zdecydujemy komu, czy to... Dobra, zdecydujemy. Coś będzie wybierzemy. To, jak tak. Będziecie komentować, to na pewno coś z tych komentarzy wybierzemy. Bo fajnie by było też posłuchać, jeżeli chodzi o Wasze podejście, o Wasze zdanie, jeżeli chodzi właśnie o tą ekologię. Jak Wy na to się zapatrujecie? Osoby, które też zobaczą ten film właśnie o tym drewnie księżycowym, jest to tak kontrowersyjna rzecz, według mnie, że zawsze ten film nie przechodził bez echa. Myślę, że również... Że również was poruszy. Tak jest. My zapraszamy do lektury. Książki prześlemy wybranym 3 osobom. Gratulujemy już wygranym. I dziękujemy bardzo Wam za uwagę. I dziękuję Ci, Jarku, że zaszczyciłeś mnie swoją obecnością. Ja się też cieszę, że za każdym razem się cieszę, kiedy Litka tutaj jest razem ze mną. Do zobaczenia już wkrótce. Dziękujemy.
Thank you.